Siemanko mordeczki, powrót, wielki powrót do pichcenia na Szana TV. Tutaj ja, Tomoden, witam was, a to jest program Fitszama. Dzisiaj będzie sałatka owocowa. Banan, morele, pomarańcza, śliweczki, gruszeczki, jabłuszka i jeszcze tam mam trochę arbuza. Także za chwileczkę się widzimy i sałatkę robimy. Okej, no to mamy już tutaj właśnie pomarańczkę, mamy już tutaj trochę arbuza, śliweczki, jeszcze jabłuszka, będą banany, jak mówiłem. I wszystko to załadujemy do tej oto michy. Okej, no to kroimy pomarańczkę oczywiście. Ja wybrałem na razie jedną. No, jak chcecie, możecie dać więcej. To jest tylko akurat mój pomysł na sałatkę owocową. I ciach, kroimy na cząsteczki. A później możemy jeszcze w mniejsze kawałeczki. Nawet nie czuję, jak rymuje. No i niestety pot zaczyna mi kapać po skroniach. Także widzimy się za chwilę, jak już bandanę sobie założę. No i jestem, proszę bardzo. Moja nowa bandanka. Ciach, kroimy. Oczywiście pestki usuwamy, bo pestki są niepotrzebne nam w sałatce. Normalnie kroimy. Ciachu, machu i postrachu. Także widzimy się za chwileczkę. Okej. No to siup. Ciach. Pomarańczki są. No to czas na śliweczki. Szparka. Ciach. Będziemy wiedzieć, gdzie jest pestka. Ciach. Siop. I bach, ciach, mach. Na razie biorę 3 śliweczki. Można później oczywiście dodać. I teraz kroimy. Nie wiem, jaki to typ śliwek jest. Raczej nie są to węgierki. Ale jak widzicie, ciemnofioletowy kolor skórki. Zielono-żółte w środku. Elegancko. Jeśli robicie ze śliwkami, nie dodajcie oczywiście żadnego sosu na bazie jogurtu. Bo to się oczywiście wiadomo, gdzie skończy. Jak się właśnie pomiesza
śliweczki z mlekiem czy ze śmietanką. Opa. Oczywiście możemy zrobić z sosem, jak i w wersji bez sosu. Ale właśnie, ja chyba dzisiaj zrobię wersję z sosem. Także widzimy się za chwileczkę, jak jabłuszka i gruszeczki będą już obrane. Okej, no to jestem. Gruszeczki, ciach. Jabłuszka, bach. Po prostu normalnie kroimy. Grillujemy. Ja mam w ogóle taki patent. Biorę łyżeczkę i ciach. O. I zostaje sam fajny miąższ. Nie pamiętam już, gdzie to podpatrzyłem. Wiem, że gdzieś po prostu na YouTubach zapewne. Jak wiecie, gdzie to mogło być, piszcie w komentarzach. Jak widzicie, łyżeczką da się to elegancko w miarę wydrylować. Jednak tutaj, jak widzicie, napotkałem na trudności. No i rozwaliłem. Dobra, to po prostu się o wykroi, ciach, mach. Kroimy jabłuszko, troszeczkę, normalnie jak to się robi sałatkę owocową. Ale wiadomo, u mnie jeszcze na kanale tego nie było. Więc co postanowiłem zrobić, a że to bardziej opcja fit, to dałem właśnie do programu Fit Shama. I teraz możemy o jeszcze tak poobkrawać, to będzie znacznie wygodniej. A ogryzek możemy ogryźć. Okej, okay, powiedzmy, że już w większości jest, są jabłka pozyskane, więc oczywiście jeszcze kroimy większe kawałki na mniejsze. I oczywiście muszę jeszcze teraz znaleźć te gniazda, żeby nie powpadały. Oczywiście nie ma tutaj ideałów, wiadomo. Nie jest niestety to idealne, ale wiadomo, że będzie smacznie. I na pewno zdrowo. Teraz gruszeczki. Jeszcze ten kawałeczek możemy, zresztą spróbujemy. Pyszne. Pyszniutkie. Gniazdo oczywiście. Odrzucamy. Właściwie ten filmik to jest bardziej skierowany według mnie do młodszej grupy widzów, którzy po prostu jeszcze za bardzo nie umieją zrobić sałatki. Ale i starsi, wiadomo, też mogą sobie zrobić. Ja na przykład dla starszych widzów mam opcję
z sosem alkoholowym. Jeśli oczywiście alkohol pijecie, bo wiadomo, nie każdy pija alkohol. I uwaga, proszę Państwa, uwaga, rum łączymy na przykład z musem malinowym albo jakiś inny mocny alkohol. No i później oczywiście można jeszcze na przykład dodać no co by można dodać jeszcze? No właśnie. Jakoś nie mam pomysłu. Wiem. Po prostu dżem. Zamiast musu na przykład. Aha, no i na przykład syrop. Taki albo domowej roboty, albo syrop taki z butelki. Można właśnie dodać do alkoholu. I to właśnie się świetnie sprawdza jako sos. I teraz jabłka z gruszkami wędrują do misy. No i żeby się to wszystko pomieściło. O, i się trafiło akurat jeszcze kawałek z gniazdkiem. Ok. Dobre papierówki. Nom. Jak widzicie, tutaj troszeczkę jest już taki no niezbyt jędrny ten arbuz, ale spróbujmy. W sumie nie jest zły. Babciu, może być. I przyszła babcia Zosia. Tak, zlew jest pełen. Tak jest, ludziska. Zlew jest pełen. Co tak jest? No, zlew pełny. Ale wiecie, no przecież u mnie jest naturalnie. O, zostało się całkiem sporo soku. Można go właśnie by wykorzystać jako sos, ale nie wiem, czy to będzie dobrze smakowało. No bo jednak arbuz ma taki jednak właśnie ogórkowy smak, bo to jest de facto ogórek. O, no i widzicie, tutaj się rozwaliło. Już wezmę to jednak wszystko, żeby też ładnie kolorystycznie było. Opa. O, dajemy sobie tutaj. I mamy troszeczkę różowego z arbuza. Teraz jeszcze żółciutkie, czyli banan. Oj. Dobra, to się wytnie. Przewrócił się statyw. Dobra, jestem. Los bananos de la grande. Ciach. Mach. Tak końcówki trzeba ponoć odkrawać, bo tam chemia jest, obale mogą jakieś być. Ja tam zawsze wolę jednak odkroić. I teraz. O kurde, co tak dupnęło? Moment. Muszę sprawdzić, czy babcia jest cała, bo babcia przed chwilą wyszła. Okej, babcia jest cała, to tylko butelka upadła. Dobra, słuchajcie, ja w sałatce osobiście wolę, jak na przykład są mniejsze kawałki banana, więc zawsze żmudnie przekrawam każdy plasterek na pół. Można oczywiście to zrobić od razu, ale jak widzicie, ja jednak zrobiłem teraz odwrotnie, pyk.
przekrawamy. Tak się będzie wygodniej jadło. I siup. Czy się to pomieści? Nie mam pojęcia. Jeszcze morelki. I morelki. Ciach. Pyszniutkie. To są moje w ogóle ulubione owoce. Dlatego jest ich tak mało, bo wczoraj zażarłem. Tak jest. Po prostu wczoraj zażarłem. I dlatego są tylko dwie morelki. I ciach. Wypestkować. Ponoć są zdrowe te pestki z moreli po wysuszeniu. I właściwie ten środek, ale ja bym kurde nie ryzykował, bo tam troszeczkę jednak migdaliny jest. Nie wolno z tym przesadzać. Bo się człowiek struje po prostu. Migdałów też nie można tak za dużo jeść, bo naprawdę migdalina no trująca jest. Nie można po prostu przesadzać. Nie mówię wam, żebyście w ogóle nie jedli. Po prostu nie trzeba przesadzać. Już się nie mogę doczekać. Ale zostawię. Nie będę podjadał. Tomo, nie podjadaj. Tomo, nie podjadaj. Ja pierdzielę, ale mnie ciągnie do tych moreli. Wow. Ja pierdziu. Oczywiście trzeba dać się przegryźć później trochę tej sałatce w lodówce. Ale już się nie mogę doczekać. Dlatego oczywiście degustacja będzie za jakąś godzinkę czy dwie. Zapewne już w moim pokoju. O, kawałeczek spadł. Nom. Naprawdę jest bardzo nom. Dobra, słuchajcie, jakiś sosik jeszcze można by zrobić. Okej, no to jestem, a za chwileczkę zrobię sosik na bazie takich przetartych main, trochę soku z pomarańczy. Już wyjmuję oczywiście wyciskarkę. I za chwileczkę będziemy robić sosik do sałatki. Wymyśliłem właśnie, żeby zrobić taki troszeczkę rzadszy, żeby był, to właśnie dodamy soku z pomarańczy. Ciach. Już tutaj na samym blacie. Z połówki pomarańczy soczek. Dodamy. Ale może najpierw jednak weźmy na ustny właśnie naszego musu malinowego. Gęste, widzicie? Taki dżemik po prostu. Dwa. Trzy. Troszeczkę za dużo jednak. Powiedzmy dwie łyżeczki. Także za chwileczkę się zobaczymy, jak wycisnę. Pomogę. Okej. Soczek wyciśnięty. Przelewamy. I mieszamy. Mieszu. Jeśli będzie za gęste, dodajemy jeszcze musu. Jak będzie za rzadkie, to dodajemy musu. Jak będzie za gęste, możemy jeszcze soku dodać albo wody.
Troszeczkę, myślę, że troszeczkę jest jeszcze za rzadkie, ale nie możemy przesadzić. Taki sosik wymyślony na poczekaniu, taki na freestylu. I teraz oblewamy naszą sałatkę. I siu. Teraz potrzebujemy jakiejś większej łyżki. Żeby to wszystko ładnie wymieszać. A właściwie przydałyby się łyżki dwie. Ale nie chcę brudzić za bardzo, także oczywiście mieszamy jedną. I zamiast takiego musu malinowego możecie na przykład dżemu użyć, ale to już wtedy nie będzie za bardzo fit. I tak nie wiem, czy to będzie opcja fit, czy bardziej jednak mniej fit. Właśnie z tego względu, że dałem jednak tego musu malinowego. Niestety wywaliłem. Jak widzicie, wziąłem jednak trochę za małą tą miskę. Po prostu chciałem, żeby było coś widać. I jeszcze, zobaczcie, już też ładniej się prezentuje w takiej misce niż w takiej plastikowej, na przykład z Tupperware. No i teraz wstawiamy to do lodówki i czekamy z godzinkę. A sosik zajebisty. Okej, no i jestem jednak w kuchni, bo tutaj jest lepsze światło. Jest i zajeczka na kolacyjce. Smacznego zajka. A ja na kolacyjkę mam to. Nałożę sobie za chwileczkę do mniejszej miseczki. To będzie oczywiście tutaj sobie leżało. Ta sałateczka. Ciach. I spróbujemy, jak to wszystko smakuje. Myślę, że przez to, że jest taki trochę glutowaty ten arbuz, to nie będzie to najlepsze, ale mam nadzieję, że będzie naprawdę w porządku. Chciałem jeszcze dokupić sobie do tego wczoraj winogron, ale akurat tak się złożyło, że po prostu zabrakło mi kasy. Zabrakłoby mi kasy, bo naprawdę mogłoby zabraknąć kasy, tak naprawdę, bo było bardzo, ale to bardzo drogie, za 10 zł się pomyliłem i wybrałem tamte. Dobra, najpierw arbuz. Akurat trafił mi się jędrny kawałek. Morelka świetna. Jabłko jest, ale właśnie. Gdzie gruszeczki? A tutaj gruszeczki chyba się zostały. I bananki. Normalnie. Cześć, jak nic. Można by jeszcze oczywiście dodać na przykład zamiast śliwek kiwi, ale mi się nie chciało. O, chyba gruszeczka się trafiła.
Wow. Om nom 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 nom. No kurde, nieźle się udało. Naprawdę, nieźle się udało, mówię wam. Wow. Aż się sobie dziwię, że tak pyszna sałatka mi się udała. No i ciężko nabić tego galaretowatego arbuza. Zobaczmy, jak to smakuje, bo na wygląd nie bardzo. Smaku nie najgorsza, ale ta konsystencja taka glutowata, ohydna. Ale poza tym jest po prostu świetna. Ja zmieniam ocenę. Piątka z plusem. No bo po prostu zepsułem sobie trochę tym rozmrożonym arbuzem. Te jędrne kawałki arbuza są dobre, ale te takie mózgowate odrzucam od razu. Nawet się nie zastanawiam. Fajnie się te smaki połączyły. Jeszcze ten sosik. Jak nie macie takich malin, takich przetartych, możecie na przykład truskawek użyć. Truskawki takie rozgniecione, do tego troszeczkę właśnie soku ze świeżej pomarańczy i idealny będzie. Serio wam mówię, polecam takie rozwiązanie. Ale raczej nie polecam używania dżemów niskosłodzonych, bo to są takie galaretki. I można by do tego, do tej mniej fit wersji, można by po prostu dodać takiego gotowego syropu. Co jak co, ale sałatka to mi się udała. No to cóż. Kolacyjka zjedzona. Zajka też pojadła. Zupki jakieś. No i co? Trzymajcie się, wielkie pozdro. Piona!